Od kilku tygodni trwa mały serial pod tytułem O której i czy w ogóle przyjedzie autobus? Wszystkie te zagadkowe pytania związane były z planowaną zmianą rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Żegluga Ostrucko-Elbląska od 2 marca wprowadziła nowy rozkład jazdy. Właściwie to były dwie przyczyny. Pierwsza to brak środków w budżecie miasta. Miasto nam gwarantuje w tej chwili 1 600 000 zł dopłaty do przejazdów. I druga sprawa to jest ciągle malejąca liczba pasażerów w stosunku na przykład rok do roku, czyli 2012 do 2011 było nam ponad 360 tysięcy. W związku ze zmianami zniknęło kilka linii autobusów. Nowy rozkład zaczął funkcjonować od 2 marca i od razu powstało małe zamieszanie. Według pasażerów na przystankach nie było nowych rozkładów. Żegluga Ostrucko-Elbląska twierdzi, że rozkłady były rozwieszone już na dzień przed zmianą. Były, bo już w piątek wieczorem czy po południu te ekipy, które to się tym zajmowały, pojechały, te rozkłady jazdy rozkładały. Natomiast rzeczywiście część rozkładów została zwinięta przez chyba pasażerów. Nie chciało się niektórym po prostu czy przepisywać, czy zapamiętać. W związku z tym część została zdjęta. Została zlikwidowana linia dwójka dodatek. Została zlikwidowana linia szóstka i została zlikwidowana linia dwójka świąteczna. W zamian za te linie po prostu zagęszczono, że tak powiem, trochę przejazdy i część tych kursów przejęły autobusy innych linii. Na przykład dwójka świąteczna została też jakby w tej chwili skorelowana z jedynką świąteczną. Czyli jedynka w tej chwili wykonuje przejazdy zarówno od Kajkowa, jak i od Zajezierza. Także powinna zaspokoić te potrzeby. Rozkład jazdy powinien być dopasowany do uczniów dojeżdżających do szkół czy mieszkańców Ostródy, którzy często korzystają z komunikacji miejskiej, by dotrzeć do swoich miejsc pracy. Niestety już pojawiają się głosy, że rozkład jazdy utrudnia im dotarcie na czas w dane miejsce. W związku z niezadowoleniem mieszkańców 11 marca ponownie zostaną wprowadzone korekty do rozkładu jazdy. Jak zapowiada spółka, wszystkie aktualne rozkłady jazdy będą dostępne na stronie internetowej żeglugi.